No, działa. Siemano, tu Szakal z tej strony, witam Was na moim kanale. I lecimy z promocjami, bo nie wiem, czy wiecie, że dzisiaj jest pierwszy dzień. Nie zimobrania. Wiosnobrania. Na MUBE. Więc zrobimy sobie mały przegląd bestsellerów z pierwszego dnia. Dzisiaj dzień pierwszy, jak widzicie. No i co tu mamy? To trochę drogo. To zobaczcie, co jest, czego jest najwięcej w bestsellerach. Borderlands 2, Borderlands Game of the, 2, Game of the Year 2 i Borderlands Game of the Year 1. Także brakuje mi tu jeszcze dobrej ceny i w bestsellerach na pre-sequela. Wtedy go wezmę. Mafia oczywiście, jak zwykle, za 7,48. Borderlands 1, goty za 8,73, więc ci, którzy nie zdążyli uzupełnić, to wersja Steamwork, z tego, co mi się wydaje, jest dostępna. Kijek Prawdy za 29, czyli tak, bo poprzednie nic nie zmalało. Był Bioshock za 27, Infinite. Mafia za 7 tam i tak dalej. A zobaczcie, zwykły Borderlands 2, 23,77, a wersja goty 27, 4 zeta za goty. Za Season Pass, można powiedzieć. Tu dodatek do Śródziemie Cień Mordoru. Jak będzie za tanio gra, to też sobie ją kupię, bo fajna. Co tu dalej lecimy? Tam były bestsellery, tutaj mamy dzień pierwszy. Bioshocka 1, Infinite, dwójka, Border, dwie pozycje, Mac i PC. Tu tak samo Mac, PC, goty, 1, goty, pre-sequel 69. Poczekam, aż pre-sequel wersja goty będzie kosztowała tyle, co teraz dwójka. To wtedy sobie ją wezmę. Albo jeszcze taniej. To jeszcze chwilę potrwa. Dla wszystkich tych, którzy pytali, kiedy zrobisz pre-sequela, jak będzie tańszy, bo jest... No cóż. Przeszacowany, bym powiedział, delikatnie mówiąc. Oczywiście Call of Duty wszystkie jak zwykle w zawyżonych cenach, obniżonych, ale zawyżonych, niepotrzebnie, nie wiem dlaczego, takie wysokie ciągle są ceny, po 15 bedali, to by szły jak woda. No tak, to nie idą. Duke Nukem ze zyszkę, forever. Hobbit dla dzieciaków za 25, NBA 2K15, 69, też niezbyt atrakcyjna cena. Cywilizacja 4 Complete za 7,48, fajna cena. Piraci za 8. Co tu jeszcze? Kijek Prawdy, dodatki. Special The Line za dyszkę. Season, no, Cień Mordoru 6 dych, no wiadomo, no, jeszcze za drogi. Darkness za 12, Biuro za 19, XCOM za 37, trochę dużo. A tutaj co? Tutaj zaraz. A tu kompletne wydanie, a tutaj podstawka za 17,48. Tu expansion za 32. No to tak chyba bardziej opłaca się to niż to i to osobno. Nie? No. Akcja trwa do 30.3 do 12. Także parę dni mamy. A dzisiejszy dzień pierwszy tak wyglądał. No, to by było na tyle. I do zobaczyska jutro. Cześć, Szakalauty.